Cześć, witajcie, ja jestem Starakshi i zabieram się za skomentowanie kolejnego odcinka z Lorok. I powiem tak szczerze, to będzie jeden z najbardziej poważnych odcinków z Lorok, ponieważ tutaj naprawdę stanie się coś mocnego. W sensie naprawdę mocny plot twist będzie w tym odcinku. O tym będzie plot twist, do którego nie będzie jakichkolwiek nawiązań w kolejnych odcinkach, no bo co mu miałoby być? I wiecie co? Biorąc pod uwagę to stanie się w tym odcinku, i biorąc pod uwagę to, jak Lorok oczywiście będą miał to wydukie, to naprawdę z tego powodu sobie takie stare obrzydzenie wobec Talii. Bo ja naprawdę chcę dać jej szansę. Chcę dać szansę jej, chcę dać szansę Iris, chcę wierzyć w to, że mogą się zmienić, ale na chwilę obecną to one są straszne, one są straszne. No i będziemy oglądać kolejny odcinek, który wiadomo kontynuuje wątek z Lewem, ale tutaj się naprawdę gruba odwali. I te osoby, które oglądały moje lore wideo, wiedzą, co się odwali w tym odcinku. W sensie moje lore wideo na temat Lewa, bo zrobiłam kiedyś lore wideo na temat Lewa, ja tłumaczyłam, co się działo w tym odcinku, gdy robiłam lore wideo na temat Lewa. Więc te osoby, które to lore wideo oglądały, to wy już wiecie, co się stanie. Ci, którzy nie oglądali, nie wiedzą. Bądź co bądź, może nie będę tego spoilerować, bo jest to akurat mocny plot twist. Ale tutaj naprawdę zachowanie Iris przede wszystkim będzie absurdalne. Dlaczego? Dlaczego to będzie absurdalne? Wyjaśnię. Wyjaśnię, gdy za tego dojdziemy. Bądź co bądź, rozpoczynamy. Oczywiście jest to ważny odcinek. Ważny odcinek, bo tutaj się rozgrywają ważne wątki. Ale oczywiście, jest to odcinek bez Liny i Karisy, tak? Wątek bez Liny i Karisy i to jest coś, co mnie strasznie denerwuje. Dlaczego ona twierdzi, że on jest uroczy? Iris, weź się w łeb walnij. Więc poprosiłam Talię i Aurianę, żeby pomogły mi ustalić autentyczność wiadomości. Zanim to zrobiły, kryształ uległ zniszczeniu. Nie miałam pewności, kto jest po mojej stronie. Jednakże postanowiłam wrócić na Efebię z Lewem. Nie ufaj nikomu, część druga. Postanowiłaś to zrobić, bo jesteś idiotką. Naprawdę, jesteś po prostu idiotką, debilką. Taka jest prawda na twój temat. Niestety, chciałabym, żeby było inaczej, ale taka jest prawda. Tali też nie powinna ufać! Słowo, że to nie podstęp. Ojciec cię potrzebuje. To jest słowa, że to nie podstęp. No, Lew, nie zrobię coś, ale no nie powinna ci ufać. Mój ojciec? To król jest wolny? I to niby Lew macie tam zabrać? To jemu zaufałeś, a nie nam? Kurwa jego mać, Talia, jesteś pierdolnie tą manipulatką, która doprowadza do tego, że Iris staje się też manipulatką, też bezcennie kłamie. W ogóle to Talia, jesteś po prostu kurwa zła, okej? Okay? Jesteś zła. Jesteś zła, jesteś złą osobą, która udaje dobrą osobę, którą nie jest. To ty. Wiadomość na krysztale była od ojca. Kazał mi wracać do domu i powiedział, żeby nikomu nie ufać. Z wyjątkiem Lewa. A to ciekawostka. A ty ciekawiski. Załóżmy, że to jest prawdziwa wiadomość i Lew mówi prawdę. W takim przypadku po prostu ojciec Iris jest mądry i zdaje sobie sprawę z tego, że może nie powinna Iris ufać Kseri Ksiańskiej księżniczce, która jest manipulatką i narcystką. Dlatego chciałam wiedzieć, czy to prawdziwa wiadomość. Nie mogłam wam wcześniej powiedzieć.
Myślisz, że jedna z nas cię zdradziła? Widzisz, nie, ale wiadomość to pewnie oszustwo. No, powiedziała ta, która bez przerwy kłamie, oszukuje jak najęta i nakłania jeszcze Iris do tego, żeby oskiwała i koma. Jak nie naprawdę wkurwia w to, to gdy w takich scenach próbują Stali zrobić pozytywną postać, że ona jest taka wielce scera, że ona jest ta dobra, a wcale nie jest. Jest kurwa jebniętą manipulantką, która ludzi na śmierć naraża przez swoje kłamstwa, przez swoje ukrywanie tożsamości. Ze swoje zatajanie zagrożenia. Ludzie muszą wiedzieć o zagrożeniu na Ziemi. Muszą wiedzieć o Mephisto i Praxinie. Muszą wiedzieć o tym, że jest zagrożenie na Ziemi. A wy im nawet tego nie radzicie zdradzić. Narażacie ludzi na niebezpieczeństwo. I kto to tak naprawdę jest zły? Może razem powinniśmy zobaczyć tę wiadomość. A, racja. Stłukłaś ją. Bardzo ciekawostka. Wiecie co? Ja wiem, że on jest zły, tak? Ja wiem, że on planuje teraz coś złego. Ale co zamiast I don't care. About this, at this point, dlatego, bo Talia jest kurwa zła. Bo Talia jest dwulicowa do ból. Przynajmniej wnioskuje siebie, okej? Okay? Przynajmniej w siebie wnioskuje. A Talia chyba naprawdę żyje w przekonaniu, że jestem taka dobra, jestem taka kochana, a tak naprawdę jest zwykłą manipulatką i narcystką. I sobie już nie wiem, który scenariusz jest gorszy. Scenariusz, w którym Talia naprawdę zdaje sobie sprawę z tego, że postępuje źle, ale i tak postępuje źle, bo jest zła. Co może jednak scenariusz, w którym ona naprawdę myśli, że postępuje dobrze, mimo tego, że postępuje źle. Jeśli król jest wolny, Izila na pewno by to wiedziała. Połączmy się z nią. Tak, tak, bo twoja święta, najcudowniejsza siostra wie wszystko. Mhm, jasne. Nie mamy na to czasu. Portal zaraz się zamknie. Dobra, ja wiem, że Lew zakłuje się w tym momencie podejrzanie, ale Talia jest odklejona na maksa. Ja nie jestem w stanie być po którejkolwiek stronie konfliktu, bo wiem, że Lew planuje coś złego, to jest podstęp, ja sobie z tego zdaję sprawę idealnie, ale Talia jest też zła. Tutaj nie ma dobrej strony konfliktu. Iris, jeśli chcesz poznać prawdę, trzeba się skontaktować z Izilą. Jeśli chcesz poznać prawdę, ty masz celność cokolwiek mówić o prawdzie. Ty, która bez przerwy kłamie, manipuluje i naraża ludzi na śmierć. Ty masz celność cokolwiek o prawdzie mówić. Iris, idziemy! Okej. Okay. Wezwij Izirę. No? Ale... Lew, muszę to zrobić. Jeśli Izira wszystko potwierdzi, pójdę z tobą. Będziesz mógł otworzyć portal jeszcze raz, tak? Tak, choć to chwilę zajmie. To dobrze. Idziemy. No, widać, że mu się to nie podoba. I wydaje się, że no, on faktycznie planuje coś złego. No dobra, no on planuje coś złego. A Talia to nie? A ta Talia, która bez przerwy kłamie, która bez przerwy manipuluje? Jeszcze wypadałoby wspomnieć, że Talia i tak traktuje Iris jako swoją broń, bo... dlaczego Talia wciągnęła Iris w to wszystko? No bo to, żeby Iris Gremora pokonała. To są jakby nie patrzeć, Talia wykorzystuje Iris. Talia nie jest jej prawdziwą przyjaciółką. To pomoże połączyć się z Efedią? W ogóle to wnerwia mnie to, że zmienili głos Izisa. Ten głos w ogóle do niej nie pasuje, ona ma teraz głos tej Morgany, tak, tej potężnej czarodziejki, która się pojawiła tylko na jeden odcinek, a zakoma jest tak potężną i ważną postacią. Auriana, jesteście? Co tam się dzieje? Połączenie jest bardzo słabe, pewnie przez wybuchy na słońcu. Musimy cię o coś spytać. Przez jakie wybuchy na słońcu? To ty znowu pierdolisz. Proszę, Iris. Dostałam wiadomość od mojego ojca i chcę wiedzieć, czy jest prawdziwa. Jest wolny? Nasz król? Król się dziwi, dlaczego cię tu jeszcze nie ma, Iris. On czeka na ciebie. A więc powinnyśmy wrócić z Iris. Tak, wszystkie razem. Nie. Słucham? Król chce tu widzieć tylko Iris. A nas nie? Iris ma wrócić sama. No nie, no wcale to nie jest podejrzane, tak? Wcale to nie jest podejrzane. Jakie kurwa wybuchy? Jakie wybuchy? Co wy pierdolicie? Myśl była prawdziwa. Więc to znaczy, że jedna z nas jest zdrajczynią? No i z całą pewnością nie jestem nią ja. No! A ja bym ciebie podejrzewała głównie. Na pewno nie Aurianę. Z całą pewnością nie jestem nią ja.
Jest sposób, w jaki mówi, z całą pewnością. Gdy Auriana z kolei bardziej wiarygodnie twierdzi, że nie jest zdrajcynią. Nie, naprawdę, jak w ogóle można robić Talię? Ona jest straszna. Ja sama nie wiem, co mu ją lubiłam. Halo? Cześć, Lara. Byłyśmy zajęte. O, Lara o sobie wspomniała. Ktoś się pamiętał, Lara zdążyła zapomnieć. Próbujemy. To świetnie. Nie chcę wam przeszkadzać. Ej, ja na serio zdążyłam zapomnieć o tym wątku. Na serio. Gadałam o Lewie, gadałam o Iris i zdążyłam zapomnieć już o tym wątku, że one tutaj mają wystąpić w jakimś ważnym programie telewizyjnym. Już o tym zdążyłam zapomnieć. Ale trzeba nakręcić reklamę koncertu. Reklamę? A, racja. Wpadnijcie zaraz do studia nagrań. Zrobimy to jak najszybciej i znowu wrócicie na próbę. No, tak. Jak teraz będziecie dalej kłamać? Okej, do zobaczenia. Lara chce teraz nakręcić reklamę. Niby po co? Jak wrócisz na Efedię, to nie będzie żadnego koncertu. Ha, no właśnie, jak się z tego wytłumaczycie? Jak się wytłumaczycie z tego, że Iris nie ma na ziemi? No właśnie dlatego do was kłamstwa są złe. Przez to, że ukrywacie istnienie Efedii, przez to, że bezczelnie kłamiecie, no to później co? Dojdzie do takiej sytuacji, że Iris zniknie z ziemi, tak? Może do takiej sytuacji dojść. Jak to wytłumaczycie, panie Mądralińskie? Ewowi zajmie chwilę ponowne otwarcie portalu. Nakręćmy te reklamy. A może wcale nie wrócę na Efedię? Chyba musisz. Moja siostra potwierdziła, że król jest wolny. A jeśli się myli? Izira nigdy się nie myli. Ona jest kurwa odklejona. Ona jest naprawdę odklejona. Nie, naprawdę. Jak ktoś żyje w takim przekonaniu, jak ktoś adoruje pewną osobę do tego stopnia, że żyje w przekonaniu, że ta osoba się nigdy nie myli, to taka osoba jest naprawdę odklejona. W sensie adorowanie osoby, takie życie w przekonaniu, że no ta osoba ma zawsze rację, że ta osoba się nigdy nie myli, to jest po pierwsze chore, a po drugie to jest już bycie psychowanką. Ja wiem, że Izira to jest siostra Talii, ale Talia naprawdę jest pojebana. Ona nie dość, że sama żyje w przekonaniu, że zawsze ma rację i nigdy się nie myli, to jest, że żyje w przekonaniu, że Izira się nigdy nie myli. I naprawdę zaczynam mieć takie dosyć nieprzyjemne odczucie, że no... jej toksyczny charakter pochodzi właśnie od Iziry, no bo w sumie po kim ona miałaby ten toksyczny charakter odziedziczyć? Ewentualnie po rodzicach, no ale... jak naprawdę Talia adoruje Izirę do tego stopnia, no to co jeśli... bo Izirę ona ma ten charakter. No w sumie nie znamy Iziry zbyt dobrze. A to tylko świadczy o tym, że ta rodzina na Xterycie jest naprawdę pojebana, to jest banda narcyzów. Talia, naprawdę nienawidzę cię. Autentycznie, ja ciebie nienawidzę. Ja naprawdę ciebie nienawidzę. Ty jesteś biebnie do kurwa jego mać narcystką. Coś jest nie tak. Nie mogę połączyć się z Talią. Wybuchy na słońcu nie są aż tak silne. Jakie wybuchy na słońcu? Przy okazji mam potwierdzenie, że to jest pułapka. A jeśli... Krystal Revelius... Magia czarnego kryształu. No, to jest pułapka. Wszystko zaplanowane przez Gramora. Nie rozumiem. Już je mieliśmy. Dlaczego odwołał atak? Ponieważ to była część naszego planu. Planu? Jakiego planu? Jak jest jakiś plan, to ja chcę to wiedzieć. Nie ma na to czasu. Teraz idź na polanę w lesie i czekaj. Na co? Niech mi ktoś powie, co się... Idź już! Gramor, jesteś debilem, wiesz? Naprawdę. Faktycznie oni mieli wtedy szansę, żeby dorwać Auranę i Talię. Mógłbyś im pozwolić to zrobić, ale nie, to zamiast tego wprowadzasz swój plan i to będzie twoja porażka, bo... Psegras, po raz kolejny sromotnie Psegras. No, jest to kuźwa, wyjdzie prawda na was temat. No, jest to wyjdzie prawda o was na jaw. Naprawdę, w całym sezonie ma wyjść prawda na ich temat. Znaczy, prawda o nich ma wyjść na jaw, tak? Ma wyjść ta prawda na jaw, bo jak nie, to skreślam lorek ostatecznie. A z bardzo ważny występ. Doskonale was rozumiem.
Ale spokojnie. Będzie świetnie. Widownia oszaleje. Weź się zamknij, bo ciebie nienawidzę. Jesteś idiotką. Obraźcie się jeszcze na nią. Super przyjaciółki. Zwata Tetalia. To co, sprawdziłyście w końcu, czy możecie mi zaufać? Tak. Dobrze, to możemy wracać na Efedię. Przed chwilą otworzyłem portal, ale więcej tego zrobić nie będę mógł. Okej, tylko się przebiorę. Ach, czy wy się bez przerwy musicie przebierać? Spokojnie, za chwileczkę wrócę. Muszę powiedzieć Tali i Aurianie, że znikam. Przepraszam, Iris, ale nie możemy sobie pozwolić na łzawe pożegnania. Król na nas czeka. Masz rację. Daj mi minutkę i możemy ruszać na Efedię. No nareszcie. Już wiadomo, wiemy, że tutaj planuje coś złego. No on to robi po to, żeby siebie uratować. On tego nie robi dla jakichś korzyści materialnych, tylko robi to dla swojej własnej wolności. Jest to egoistyczne, fakt faktem, więc no nie zachowuje się fajnie. No bo mógłby inaczej rozwiązać swój problem z Gramolem. Mógłby poprosić księżniczki o pomoc. Teraz ma okazję, mógłby im wytłumaczyć, jaka jest sytuacja. No zamiast tego idzie na układ z Gramolem, co nie jest dobre. Więc no nie usprawiedliwiam tutaj jego działań, ale... No też to nie jest tak, że lepiej z rozpiku kości złe, bo... No w sumie już i tak zaspoilerowałem, że Lew się zreformuje. No ale nie będę tłumaczyć jak. Dojdziemy do tego. Gotowa? Gotowa. Panie Przodek. To jest pułapka. No, to jest pułapka. Dzień dobry, Gramor. Witaj, Iris. Gramor! Lew, a jednak to był błąd. Kłamałeś cały czas. Zostawiłeś pułapkę. No wow, naprawdę, nie żeby coś, ale można się było domyśleć, że kłamie. I w ogóle twoim największym błędem to zaufanie mu, mimo tego, że uzdrasz ciebie zdradził. Więc no, sama jesteś sobie winna. No, bo jesteś głupia. Tak, a ja w nią wpadłam. Bo jesteś głupia. Ale Lew się nie czuje z tym dobrze. Lew nie czuje się dobrze z tym, co zrobił. Tylko no, z jednej strony nie czuje się z tym dobrze, z drugiej strony on żyje w przekonaniu, że nie ma wyboru. No ale miał wybór, mógł to inaczej rozwiązać. Choć no może on się bał Gramola do tego stopnia, że Gramol mógłby go dopaść, gdyby trzymał z księżniczkami. No i to i tak nie zmienia faktu, że no... Powinien zdawać sobie sprawę z tego, że nie może mu ufać. Dokąd ona poszła? A dokąd mogła pójść? I nawet nic nam nie powiedziała. Jak mogła się tak wynieść bez pożegnania? Może myślała, że nie może nam ufać. Jest, ona jest wielce obrażona, nie? Co jak co? Ale to byś nie powinno ufać, bo jesteś manipulantką, bo jesteś zła, bo kurwa kłamiec bezcelnie, bo jesteś narcystką, która ludzi na śmierć naraza. Co? Talia! Izira? Co się dzieje? Ach, już myślałam, że się z tobą nie połączę. Przecież rozmawiałyśmy. Ha? Wcale, że nie. Oszukano nas! Mogłam się domyślić. Kurwa, mogłam się domyślić, ja pierdolę. To czemu się nie domyśliła, skoro taka mądra jesteś, kretynko jedna? Nie, Talia mnie naprawdę wkurwia. Amor cały czas stał za tą aferą z Lewem. Iris nie może wrócić na Efedię. Trzeba ją znaleźć. Już za późno i to jest wasza wina, bo byłyście na tyle głupie. I chyba wiem, gdzie szukać. Wiadomość od mojego ojca była prawdziwa? Tak jest, była. Powiedział to wszystko, a nawet w to wierzył przez krótką chwilę. Gdy jednak działanie mojego kwiatu się skończyło, zrozumiał, że nie jest wolny i że nadal jest zapnięty w moim lochu. Czyli Mefistojbraksina dalej ten kwiat Misi. To wstrętne. Myślałam, naprawdę myślałam,
myślałam, że się zmieniłeś. No cóż, on się nie zmienił, ale ty też się kiedykolwiek zmieniłaś? Nie, ty się nie zmieniłaś. Dalej naraża ludzi na śmierć, kłamie bezcelnie, tak samo robi to Talia. Wy się nie zmieniłyście. I to jest właśnie różnica między wami a nim, bo on cię przynajmniej zmieni. Jest to nie teraz, ale za chwilę. Ech, jak to mówią, oszukam cię raz, możesz winić mnie. Oszukam cię drugi raz. Twoja wina. Dobrze powiedziane. No co? Tutaj akurat dobrze powiedziano, to jest wina Iris, tak? Nie powinna mu ufać, idiotka. Tutaj ma rację, Lew. Przyprowadź... No co? Nie potrafisz przyjmować krytyki do siebie, he? Za coś z twoją winą? Ci księżniczkę, Gramor. Pora się odwdzięczyć. Jaka ona jest narcystyczna. No obydwie są narcystyczne. Zarówno Iris, jak Talia są narcystkami, które się nie potrafią przyznać do błędu. Możesz odejść, kiedy tylko zechcesz. A ten portal prowadzi tylko na ziemię. Obiecałeś mi pełną wolność, czyli że mogę odejść dokąd zechcę. Niczego takiego nie powiedziałem. Możesz odejść, ale na ziemię. Kłamałeś. Przecież obiecałeś! No, księżniczko, co mi tu z tobą zrobić? No, widzicie? Właśnie o tym mówiłam. Lew przez cały czas był wykorzystywany przez Gramora, był przez niego szantażowany, grożono mu. No jakby nie patrzeć, był też po części zmuszany do tego, żeby robił to, co robi, więc to nie jest wcale tak, że Lew jest do spiku kości zły. Nie zmieniał tak faktu, że mógł, wiadomo, o wiele lepiej rozwiązać swoją sytuację, swój problem, w który się wkopał, ale to nie zmienia faktu, że no nie jest on całkowicie zły, tak? Gramor tutaj wykorzystywał go, jak po prostu udawał pewnego siebie, udawał, że ma sytuację pod kontrolą, no ale wcale tak nie jest. On tylko udawał. Udawał właśnie takiego cwaniaka, tak naprawdę myślę, że wkrótce za to zdało sobie sprawę z tego, że jest ciężki sytuacji. No właśnie to, co mówiłam w moim lore wideo na temat Lewa, że Lew jest bardzo podobną postacią do Luisa z Residenta Evil 4. Z Luisem był bardzo podobny motyw, jak z Lewem. I teraz obydwoje cię zreformowali, tak? Lew cię zreformuje i tak samo Luis cię zreformował. Ale jest to jedno podobieństwo, które ich łączy, ale o tym za chwilę. Świetnie, nadal tu jest. Zgadnij, kto jeszcze tu jest. Wiedziałam, to była pułapka. A wy, idąc śladem Iris, padłyście w nasze ręce. No bo jesteście debilkami. Talia, księżniczka Xeri. Auriana, księżniczka Faldy. Załatwiacie swoje sprawy, więc się lepiej ulotnie, a wy to sobie... Chyba sobie nie wyobrażałeś, że puścimy wolno takiego oszusta jak ty! No... Lew, naprawdę... Zwaliłeś sprawę. To akurat fakt. Dziękuję. Gdzie jest Iris? Co jej zrobiłeś? Iris. Zamiast przesłuchiwać go, może zajmijcie się problemem o nazwie Mephisto i Praxina. Ma kłopoty i to moja wina. No, przynajmniej on jest w stanie przyznać się do błędu, przynajmniej on jest w stanie zdać sobie sprawę z tego, że dozwalił sprawę. Przynajmniej on nie jest narcyzem jak Talia. Auriana, zostań z nim. Ja przez ten czas rozprawię się z nimi. Okay. I dlatego stwierdzam, że Lew jest moralnie lepszą osobą od Talii. Nawet jeśli pracował dla Gramora, to przynajmniej Lew nie jest narcyzem, jak Talia. Talia jest dwulicową manipulantką, która naraża ludzi na śmierć. To o wiele gorsze w porównaniu do tego, co Lew robił. Lew tylko Iris przeskazał, zaskodził Iris tylko i wyłącznie. A Talia zagraża całemu ziemskiemu wymiarowi swoim postępowaniem. Krystal, ruch!
Jest to, wiecie, jebany plot device do nauczy, wiecie, musi się teraz sama z nimi rozprawić, nie? Żeby można było lewa przesłuchać. To jest to, co mnie wkurwia. Po raz kolejny Talia jest pierdolą Myrsu, która dostaje moce z dupy i od tak jest w stanie się rozprawić z Mephisto i Traxną w 5 sekund. To jest tak zaosne. Zabierę te łapy od niego. Sociopatko. Mi przykro. Zależało mi na tym, aby zachować wolność, więc zaufałem Gramorowi. Wielki błąd. Teraz utknąłem tu, a Iris tam. Słuchaj, wiem, że nie zasłużyłem na wasze zaufanie, ale teraz mówię prawdę. Trzeba wrócić, pomóc Iris. Kiedy ten portal się zamknie, nie będzie sposobu, żeby do niej dotrzeć. To jest właśnie różnica między lewem a tobą, Talia. Lew żałuje swoich błędów, chce naprawić swoje błędy. A ty, Talia, ty się nigdy nie uczysz. Ty za każdym razem narażasz ludzi na śmierć przez swoje postępowanie i nigdy to do ciebie nie dociera, bo jesteś kurwa krytyką, jesteś manipulantką, jesteś gorszą osobą od lewa. Choć raz chcę zrobić coś przyzwoicie. Choć raz chcę zrobić coś przyzwoicie. O, ja... Od razu wspomina mi się Katra z Ciry. Katra powiedziała podobną rzecz. Znaczy, coś podobnego powiedziała. Wtedy, gdy ratowała Glimmer. Będzie mi szkoda lewa pod koniec, dlatego będzie mi go szkoda, to wyjaśnię. Mówiłem, że zostaniesz tutaj na stałe. Zapewne z radością dołączysz do rodziców w moim lochu. Niestety, muszę cię rozczarować. Iris, księżniczka EB! Serio, naprawdę, co ty chcesz zrobić w tym momencie? Ty nic nie jesteś w stanie obecnie zrobić. Teraz, księżniczko, to już na pewno pójdziesz prosto do lochu. Przynajmniej jest to jeden z lepszych epizodów Gramora pod względem, że faktycznie pokazuje znowu, że jest okrutny. Możliwe, że loch nie jest dla ciebie najlepszym miejscem. Może lepiej nakarmić tobą Bainesa. Okej. Chcę ją pozreć. Ej, dobra, naprawdę Bains by ją w tym momencie zjadł. Co? Ale nie ona oczywiście. Gramor, to już chyba z sił opadłeś. Co ty tutaj robisz? Ratuję cię, albo co? Albo w tej chwili to raczej ja uratowałam ciebie. Czy naprawdę musimy się kłócić o to, kto tutaj kogo ratuje? No właśnie, to nie jest teraz odpowiednia sytuacja. Normalnie bym opierdzieliła Iris za tak, że teraz zachowuję, ale biorąc pod uwagę to, że lepiej ją wystawił, no to okej, zasłużył sobie na to. Żeby w taki sposób Iris do niego odezwała. Bądź co bądź, to nie jest teraz moment na kłótnie. Zapewniam was, że to nie jest konieczne. Bo wierzcie mi, nikt tu nikogo nie uratuje. Widzicie, obawiam się, że gdy portal prowadzący na ziemię zamknie się, to już nigdy się nie otworzy. Powtarzam, nigdy! Ja mu dążę spieseć. Będziecie tu uwięzieni, a ja będę mógł wreszcie zniszczyć was wszystkich za jednym zamachem! Lina i Karisa. Jedno są Lina i Karisa. I widzicie, i to jest kolejna rzecz, która mnie wkurwia. Za po raz kolejny Lina i Karisa są olewane i zapomniane. Nie żeby coś, ale nawet jeśli w tym momencie ich pozabijasz, to w dalszym ciągu są Lina i Karisa. Jeszcze one mogą ciebie powstrzymać. Jeszcze one mogą coś z tobą zrobić. Więc to, że ty teraz ich powstrzymasz, pozabijasz ich, to nie zmienia faktu, że dalej są osoby, które mogą ciebie powstrzymać. Dalej są Lina i Karisa i one mogą coś z tobą zrobić jeszcze. Sorry, Gramor, ale na razie portal pozostanie otwarty. Lew będzie walczył z Gramorem. Ha? Idźcie już! A,
więc musimy zaczekać, aż portal się powiększy. Iris, księżniczka Efeli! Najgorsze jest to, że właśnie do tego to zwiedza. Bainesowi chyba się to nie podoba. Wow, Amerykę odkryłaś. Baines po stronie Gramora? Wow. Jest, żyje. Jaki to jest foreshadowing do tego, co za chwilę się z nim stanie. Właśnie lew, słowo klucz, jestce. No jestce, Gramor z cera foreshadowingami, już niedługo, no. Już można się spodziewać, do czego to zmierza, tak? Można się spodziewać, kto tutaj zginie, tak? Ktoś tutaj zginie. Ktoś tutaj zginie, oni naprawdę w tym odcinku kogoś uśmiercą. No i można się spokojnie spodziewać, kto to będzie. Dzięki, księżniczki. Iris, portal się powiększył, chodźmy! Nie uda nam się ich dłużej powstrzymywać. On cię poświęci. On cię naprawdę poświęci. Oni naprawdę idą w taki motyw w tym odcinku. Ale wiecie co mnie jest w kurwia? Poszli w taki motyw i nie będzie do tego oczywiście jakichkolwiek nawiązań. W finale drugiego sezonu i w tych finalnych odcinkach nie będzie jakichkolwiek nawiązań do tego, co stanie z lewem. I to mnie w kurwia. Że oni w kolejnych odcinkach oczywiście zapomnieli o lewie. Zapomnieli o tym, co tutaj zrobił. Gdy się zdekoncentruje, portal się zamknie, a nie wiem, jak długo tak wytrzyma. Ale... Nie utrudniaj tego, księżniczko. Musicie iść, a ja muszę zostać. Co potem zrobisz? To, co powinienem zrobić od początku. Dołączę do powstania. Będę walczył z Gramorem. Przejdę na stronę dobrych. Zmieniłeś zdanie? Raczej ktoś się zmienił za mnie. Nie do końca cię rozumiem, lew. Wcale nie musisz mnie rozumieć. Do zobaczenia, księżniczko. Nie! Nie pozwolę ci odejść! Nie! Do zobaczenia. Lew nie żyje. Lew kurwa nie żyje. Oni naprawdę uśmiercili lewa. Naprawdę go uśmiercili. I wiecie co? To jest w sumie najbardziej wzruszająca scena w Loyrock. Uśmiercenie lewa. Bardzo przykre. I z jednej strony... Dobrze, że poszli w taki mroczny temat, bo to pokazuje, że Lorek naprawdę potrafi być mroczną bajką, że ma ten potencjał. Ale z drugiej strony...
Mimo tego, że jest to mroczny motyw, to jest to śmierć niepotrzebna. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego. Dlatego, ponieważ Iris w tym momencie mogłaby się transformować w Saninę, mogłaby cofnąć czas. Iris mogłaby się w tym momencie cofnąć w czasie. A nawet jeśli to nie Sanina cofa czas, a ten medal Izir, to one mają w tym momencie ten medal Izir, mogłoby się udać po ten medalion. Iris może udać medaliony Iziry, żeby cofnąć czas. I następnie po cofnięciu czasu może ostec Lewa, żeby nie ufał Gramorowi, żeby dążył do nich. Mogłaby uratować jego życie. Ale nie, no ona zamiast tego stwierdziła, że nie, no Lew nie żyje, mam to w dupie i pójdę do Nathaniela. Tak właśnie stwierdziła Iris. Ja w tym momencie nie żartuję, ona naprawdę doszła do takich wniosków, że oleje Lewa, niech Lew nie żyje, jest Lew ma naprawdę brutalną śmierć, ponieważ Gramor go załatwił swoją magią i dosłownie on rozpłatał ciało Lewa na kawałki. I to jest też naprawdę chore. To jest najbardziej mroczny motyw, w jaki poszli w Loirog. No ale prawda jest taka, że wystarczy cofnąć czas i Iris mogłaby uratować Lewa. No ale oczywiście nie zrobi tego, no i niestety Lew. No przez głupotę Iris, przez jej egoistyczność, bo ona woli rozmawiać z Nathanielem niż ratować się życie, no to niestety przez to nie żyje. Ktoś mu mógł powiedzieć, że to jest jego wina? Może i potraci tak, ale to i tak nie zmienia faktu, że Lewa dałoby się uratować. Lewa spokojnie dałoby się uratować, ale Iris zamiast tego stwierdziła, że go nie uratuje. I to jest nie fair, bo okej, ja rozumiem, że on ją wprowadził w pułapkę, ale on również uratował jej życie, więc powinna go uratować. Zamiast tego stwierdziła, że nie, Lew nie żyje, nie będę ratować jego życia. I to jest psykra, to jest naprawdę psykra. Skoda mi Lewa, naprawdę skoda mi Lewa. Skoda mi Lewa, że zginął, bo był on naprawdę fajną postacią, był on postacią głęboką, o której chciałaby wiedzieć więcej i naprawdę pojawił się tylko w tych czterech odcinkach i za tyle go widzieli, no to jest naprawdę psykra. Lew zasłużył na o wiele więcej. Lew zasłużył na większe, głębsze zgłębienie jego postaci. A twórcy naprawdę nie potraktowali go fajnie. Już nawet nie mam największego problemu z tym, że go uśmiercili. Mam problem z tym, że twórcy olewali jego postać i że on wystąpił tylko w czterech odcinkach. On powinien się o wiele częściej pojawiać. I twórcy powinni bardziej go postać zgłębić, bo tutaj naprawdę był ogromny potencjał. No potencjał, którego już niestety nie wykorzystają. No jest dalej Sansa dla Liny i Karisy, no ale dla Lewa nie ma za tej Sansy, no bo Lew nie żyje. Lew nie żyje, no. Więc on nie wróci w trzecim sezonie na rok, no bo Lew nie żyje. Gramor go dosłownie rozpłatał na sępy. Nie. Czy to koniec? Nigdy tam nie wrócimy? Ja pierdolę, ich tylko to obchodzi, nie? Ich, je obchodzi to, że nie wrócą na Efedię, ale nie obchodzi was to, że Lew nie żyje. I właśnie dlatego mnie wkurwiacie, właśnie dlatego stwierdzam, że jesteście toksycznymi bohaterkami w takich momentach. Nawet się kurwa nie psuje śmiecią Lewa, no co za... egoistki. Już nie tędy. Ale na pewno coś wymyślimy. No! No szkoda, że Lewa do życia nie psy wrócicie. To Lew potrzebował pomocy? Tak, potrzebował pomocy, żeby na koniec umrzeć. No! Super pomoc, naprawdę. Super pomoc. Jest to znowu klejnot w Rosji. Ja nie wiem, co mam. Za co ten klejnot w Rosji? Pytacie za co? Lew nie żyje, więc go nie uratowałyście, nie pomogłyście mu. Nie będzie miał zadać się zreformować, nie będzie miał szansy stać się lepszym człowiekiem, bo nie żyje. Więc nie dość, że on nie żyje, to jest to dostał klejnot w Rosji. Za to cię pytam. Nie były w stanie pomóc Lewowi. Musiał zrozumieć, co to znaczy troszczyć się o coś lub o kogoś. Tak, żeby na koniec umrzeć. No super naprawdę zrozumienie. Zrozumiał to kosztem tego, że zginął. No super, super, tak. Super. Tak, i zginął przy okazji, nie żyje. Nie, nie jestem wściekła. Jestem ostatecznie wściekła. Naprawdę jestem wściekła. Najbardziej jestem wściekła na Loirog. Na sam Loirog jestem najbardziej wściekła. Kurwa mać, nie żyje człowiek, dosłownie zginął człowiek, a je obchodzi jakiś koncert.
I to niby są bohaterki. Idźcie, dołączę do was. Muszę załatwić jeszcze jedną małą sprawę. No, jedną małą sprawę. Rozmowa z Natanierem. Zamiast uratować Lewowi życie, to nie. To ty załatwisz inną sprawę. Będziesz z Natanierem rozmawiać. A na Lewa to wyjebana. Niech Lew gnije, niech nie żyje. Tak, niech nie żyje, no. Słuchajcie, ja rozumiem, że on ją oszukał. Ja rozumiem, że on ją wystawił. Ale jej zachowanie w tym momencie jest kurwa złe. Dobra, wystawił ciebie, zdradził ciebie, ale ostatecznie uratował ci życie. Gdyby nie on, to byście tam zginęły. I gdzie jest mój sok? Czy tutaj ktoś pracuje? Krystal Envo. Twoje oczy wyglądają jak dwa stawy. Aha. Wow, co ja wyprawiam? Wiedziałam, że coś jest nie tak. Hej, Nataniel! I co mamy tu satysfakcję z tego, że Iris jest znowu z Natanielem, że znowu może go okłamywać, że znowu może nim manipulować jak chce? Ja nie czuję satysfakcji, Iris jest... Iris naprawdę jest zła w tym odcinku. Chcesz przyjść na nasz koncert? Zapowiada się nieźle. Och, bardzo bym chciał, ale... trochę mi się zamówień nazbierało. Mam jeszcze pół godziny, mogę ci pomóc. No, ale dalej będziesz go okłamywać, będziesz nim manipulować. No, to Lew nie żyje, jak Iris do tego podesła, wywalone mam, na to mam, nie cofnę czasu. Wiecie co, ja sobie robię taką nadzieję, że wtedy zadzwonię na panie, zginie. Ale po to, żeby Iris cofnęła czas i żeby go uratowała. I żeby zdała sobie sprawę z tego, że musi powiedzieć prawdę. Bo chyba najwyraźniej Natanie naprawdę musi umrzeć, żeby Iris zdała sobie sprawę z tego, że musi mu powiedzieć prawdę. Ja pierdzielę, godzinę temu zginął człowiek, nie zje lew, a one sobie spiewają, jak gdyby nigdy nic. I widzicie, i to jest coś, co mnie wnerwia, ponieważ taka narracja w Lorok pokazuje, że Lorok, no w sumie są psychopatkami nawet, biorąc pod uwagę to, co one mają totalnie wyjebane na to, że nie żyje człowiek. Wszyscy piszcie w komentarzach, zadawajcie znicę dla lewa w komentarzach. Znicę dla lewa koniecznie. Spoczywaj w pokoju, Lew. Byłeś spoko, byłeś z fajną postacią. I tak moralnie byłeś lepszy niż te cykła, tuchy i manipulantki. Więc wysyłajcie znicę dla Lewa, bo mu się należą. Spoczywaj w pokoju, Lew. Nigdy o tobie nie zapomniemy. Za co będą o tobie pamiętać, Lew? Spoczywaj w pokoju. Żeby nie ufać moim przyjaciołom, lecz się myliłam. Następnym razem będę ostrożniejsza. Mam tylko nadzieję, że następną wiadomość od ojca będę mogła przyjąć z większą ufnością. Iris naprawdę wyprowadziła mnie z równowagi w tym odcinku. I szczerze, na temat tego odcinka można mieć różne odczucia, bo z jednej strony zdecydowanie jest to najmocniejszy odcinek z Lorok. Jest to najbardziej mroczny odcinek z Lorok. To zdecydowanie. No bo to jest z wyjątkiem finału drugiego sezonu, bądź co bądź, jest to jeden z najbardziej mocnych odcinków. Ale inne aspekty w tym odcinku są po prostu złe. Zachowanie Lorok jest po prostu obrzydliwe. One dosłownie jak psychopatki. W sensie, naprawdę, zginął człowiek, nie żyje lew, a one mają na to totalnie wyjebane, nie obchodzi ich to, tylko zamiast tego sobie skiwają, mu zadają sobie koncert, Iris sobie z Natanierem rozmawia, ma totalnie wyjebane na to Iris, że zginął facet, żeby ona żyła. Ona ma to w dupie. I to jest coś, co naprawdę mnie w niej obrzydza, jeśli chodzi o ten odcinek, ale tak samo. Dalej jest po prostu narcystyczna, bezcelna, dwulicowa manipulatka, która kłamie jak najęta i naprawdę Talia mnie z równowagi wyprowadziła w tym odcinku. Zaś co do lewa. Ja już tłumaczyłam, że nie można usprawiedliwiać zachowania lewa do końca, ponieważ fakt faktem, że mógł zachować się inaczej. Mógł poprosić księżniczkę o pomoc, mógł faktycznie skorzystać z ich pomocy, a nie współpracować z Gramorem. No, w sumie powinien się spodziewać tak, że Gramor go wystawi, że no, Gramorowi nie można ufać, powinien się tego spodziewać.
ale nie zmienia to faktu, że na śmierć lew nie zasłużył. Tym bardziej, że lew faktycznie się zreformował, faktycznie chciał stać się lepszy, faktycznie chciał zrobić coś dobrego. I jak to się skończyło? A skończyło się tym, że nie mógł zrobić czegokolwiek jeszcze więcej dobrego, ponieważ zginął. Zginął i oczywiście Lorok nie dadzą mu szans na to, żeby stać się lepszy. Wiecie, co Iris w tym momencie powinna zrobić? Iris powinna cofnąć czas i uratować lewa. Może cofnąć czas, no... Cofnęła czas, żeby Nathaniel nie wiedział o tym, kim ona jest. Ale to już nie cofnie z czasu, żeby uratować lewa. I do tego świadczy o tym, jaką Iris jest hipokrytką, żeby oczywiście skrywać. Nie tylko hipokrytką, ale również jest egoistką. Iris jest egoistką, bo żeby skrywać swoje sekrety, żeby dalej kłamać jak najęta, to oczywiście cofnie czas, żeby Nathaniel nie wiedział, kim ona jest. Ale... W momencie, gdy... Lew nie żyje, gdy nie żyje człowiek, no to ona ma na to wyjebane, ona czasu nie cofnie, ona nie przywróci go do życia. I to tylko naprawdę świadczy o tym, jaką egoistką jest Iris, ale również o tym, jak ona jest obrzydliwa w tym odcinku. Zero stwierdzam, że Iris była obrzydliwa w tym odcinku. Ma totalnie wyjebane na to, że nie żyje człowiek. I dobra, ja sobie zdaję sprawę z tego, że lew ją oszukał, że lew ją wykiwał, ale ostatecznie lew również uratował jej życie. Chciał się zmienić, chciał się stać lepszy, a ona mu to zaraz odebrała. Mogła go uratować, mogła naprawdę sprawić, żeby stał się lepszy, mogła to zrobić, ale zaraz tego stwierdziła, że będzie miała wyjebane na lewa. I to jest coś, co naprawdę mnie w zachowaniu Iris obrzydza, jeśli chodzi o ten odcinek. Szkoda mi strasznie lewa, ja wiem, że on zachował się źle, ale to nie zmienia faktu, że ostatecznie zreformował się, ostatecznie chciał się zmienić, ale jak skończył? No skończył oczywiście źle. Lew nie żyje i nie można już jakkolwiek oczekiwać tego, że powróci, że jakkolwiek rozwijana będzie jego postać, ponieważ lew nie żyje. Dosłownie go Gramor rozpłatał na kawałki. A wiecie co, mnie jest wkurwia, że w kolejnych odcinkach nie będzie jakkolwiek nawiązania lewa. W sensie, Lorek nie będą jakkolwiek wypominać Gramorowi, że zabił lewa. Będą miał totalnie wyjebane na lewa i to jest też coś, co mnie wkurwia w Lorek. Denerwuje mnie to, jak one są egoistyczne względem lewa. Okej, ja sobie zdaję sprawę z tego, że on też był egoistą. Ale właśnie, on przynajmniej nauczył się, żeby nie być egoistą. One z kolei dalej są egoistkami. A już zwłaszcza Iris i Talia są egoistkami. I to jest bardzo śmieszne, jak Iris robi ten swój monolog, że lew się musiał nauczyć, żeby nie być egoistą, a sama jest egoistką Iris. Hipokrytka. Gdyby nie była egoistką, to by powiedziała Nathanielowi prawdę odnośnie tego, kim jest. Przestałaby ludzi narażać na śmierć. Ale dalej ich naraża. Dlaczego? Bo jest egoistką. Bo prawdopodobnie, podobnie jak Talia, boi się, że jeśli wyjawi ludzie prawdę, to wtedy straci ona swoją pozycję w Lojrok. Straci swoją sławę. I to naprawdę świadczy o tym, że Iris jest narcystyczna, manipulacyjna, ale również... nie jest wcale taka dobra, za jakąś podaję, co do lewa i co do Luisa. Bo właśnie porównywałem lewa do Luisa, ale jest co jedna rzecz, która ich łączy. Obydwoje zginęli. Luis zginął w trakcie, gdy pomagał Leonowi uratować Ashley. To wtedy właśnie Luis zginął. No i lew zginął w momencie, gdy faktycznie chciał uratować Iris. Więc to jest kolejna rzecz, która ich łączy. Mają praktycznie taki sam charakter. Również obydwoje zginęli i też obydwoje ostatecznie na koniec się zreformowali. No to było takim kostem, że niestety zginęli. Więc naprawdę odnoszę wrażenie, że twórcy chyba w trakcie tworzenia postaci lewa inspirowali się Luisem z Rezydenta Evil 4, tylko wielka szkoda, że oczywiście nie wykorzystali potencjału, jaki miał lew. Ale dobra, jak teraz mowa o lewie, to skoro mówisz, że potencjał jego postaci nie został wykorzystany, to w jaki sposób ty byś napisała postać lewa? Po pierwsze, sprawiłabym, żeby lew miał radzie z Liną, a nie z Iris. I historia z lewem rozgrywałaby się na Efedii. Lew podatkowo pracowałby dla Gramora, ale również dlatego, bo jest przez niego satasowany, bo jest zmuszany przez niego do tego, żeby dla niego pracować, bo też Gramor go więzi i lew faktycznie jest w takiej trudniejszej sytuacji, gdy nie ma wyboru. Ale dochodzi taki moment, gdy Lina zostaje schwytana przez Gramora, lew znajduje Linę w celi i podatkowo zadziwia go to, że taka podezda księżnicka zostaje schwytana przez Gramora, no bo lew zna Linę, lew w tym moim scenariuszu zna Linę, on zdaje sobie sprawę z tego, że ona jest potężną księżniczką, najpotężniejszą księżniczką, która żyje na Efedii. I
Lew podatkowo trochę sobie żartuje z Liny, ale zaczyna coraz dłużej z nią rozmawiać. I gdy coraz dłużej z nią rozmawia, zdaje sobie sprawę z tego, że jest to naprawdę fajna dziewczyna, która nie zasługuje na to, żeby gnić w celi. Tym bardziej, że Lina również ma do niego fajne podejście i faktycznie próbuje z nim spokojnie rozmawiać. I nawiązują między sobą naprawdę fajny kontakt do tego stopnia, że Lew ostatecznie się przełamuje i postanawia uwolnić Linę. I właśnie to robi. Uwalnia on Linę, a następnie ucieka razem z Liną. I następnie Lina zaprowadza Lewa do swojego ruchu oporu, który założyła. No i tam między innymi również jest Carissa. Carissa podstawowo nie ufa Lewowi, lecz ostatecznie Lew zyskuje zaufanie księżniczek i faktycznie zaczynają oni walczyć siłami Gromora. Wy z kolei też zamyca się Iris, Talia, Oriana są na ziemi, no i zdobywałem te klejnoty wyrosnie. Z kolei co do Lewa, no to on ma swój wodek z Liną, ostatecznie się w Linie zakochuje, lecz Lina stwierdza, że nie odwzajemnia jego uczuć, ponieważ ona kocha Carissę. Lew jednak rozumie to i nie zamierza jakkolwiek tutaj być obrażonym na Linę, tylko zamiast dalej ją wspierać. I ostatecznie historia Lewa kończy się na tym, że on zostaje mocno ranny, praktycznie poswiada swoje życie dla Liny, ale nie ginie, tylko po prostu zostaje mocno ranny do tego stopnia, że jak Istas nie jest w stanie walczyć, ale gdy już Gromor jest pokonany, to wtedy Lew dalej żyje, ma szczęśliwe zakończenie, w którym żyje i jest przyjacielem Liny dalej. I się dalej przyjaźnią. Lew z Liną właśnie. Wiem, że w trakcie mojego lore wideo o Lewie mówiłam, że myślałam o takich scenariuszach, w którym Lew poswiada całe swoje życie dla Liny. Ale w sumie dostał do takiego wniosku, że jednak chciałabym, żeby Lew żył w moim scenariuszu i dlatego zmieniłam trochę scenariusz na taki, o którym teraz wspomniałam. Po prostu Lew mocno oberwał w trakcie ratowania Liny, w trakcie poświęcenia się dla niej, ale ostatecznie przeżył. Ostatecznie przeżył i w moim scenariuszu Lew ma szczęśliwe zakończenie. I ostatecznie wiadomo, reformuje się, tak? Przychodzi swoją reformację i myślę, że to byłoby najlepsze zakończenie dla Lewa i najlepsze poprowadzenie jego postaci. No ale ostatecznie zatwórcy też mieli wyjebane na Linę, no to stwierdzili, że nie poprowadzą w taki sposób postaci Lewa. I również w moim scenariuszu sipowanie Lewa z Liną ma sens. Faktycznie sipowanie go z Liną ma sens, a nie tak jak robią to fani lojrów, zacipują Lewa z Liną, mimo tego, że nie ma to żadnego sensu. Już to ma większy sens, tak? Sipowanie Lewa z Iris, a nie z Liną. Ostatecznie naprawdę stwierdzam, że szkoda mi Lewa i chciałbym, żeby jednak miał dobre zakończenie, no ale to Lew nie żyje, niestety. Już bardziej jego postaci nie zgłębią. A szkoda, bo naprawdę tutaj by było dać się na to, żeby lepiej poprowadzić jego postacie, ale już nie ma co na to liczyć. No bądź co bądź, twierdzam, że przez zachowanie Loyrog i przez to, jak Iris ma totalnie wyjebany na śmierć Lewa, to naprawdę ten odcinek mnie to zdenerwuje. To zdenerwuje mnie tutaj zachowanie Iris, że Lew poświęcił dla niej życie, a ona ma to w dupie. No i szkoda mi Lewa. Wiem, że zachował się źle, ale ostatecznie zasłużył na drugą szansę i zasługuje na to, żeby żyć. No ale niestety, Lew nie żyje. No ale dobra, jeszcze to co było bezcelne, to że one dostały klejnot wyrosni, mimo tego, że tak naprawdę nie pomogły Lewowi, no bo gdyby mu pomogły, to Lew by żył i tak Lew by żył, mógłby się zreformować, no ale zamiast tego Lew nie żyje, więc no Lorok tutaj wcale mu nie pomogły. Więc te klejnot wyrosni jest totalnie z dupy i kompletnie one sobie na ten klejnot nie zasłużyły. No ale dobra, ja w tym momencie kończę, to będzie na tyle, bywajcie.